Godzina 10:15, my w naszej knajpce. Tajskiego jedzenia nie podają, więc mamy dzisiaj tosta z serem, jajo i coś tu jeszcze jest. Jakieś warzywka. 45 batów. Dziś przed ostatni dzień szalejemy. Szał zakupowy. Zaczęliśmy od Chinatown. Ja mam kapeluzik. Staram się czego wziąć. Z głosem coraz gorzej. No gardło mnie nie boli, ale struny wysiadły. Także kiepsko. A może ta? Zdecydowałam się jednak na ten 120 batów. A czapka ma 80 batów. Zwykła czapka. Oryginalna. Oryginalna. A oryginalna Nike. Tłoczno tutaj to bardzo. Ale złoto, ja ci sunę. Ale do kapelusa patrz. Ale bajera. Ale czaga. Jednak przepłaciłam za kapelusz. Tutaj 30 do 50 batów. Jakaś wyprzedaż. O, ale mnóstwo jest. To pani siedzi. I wędzi banany. Ale wybór wszystkiego. Ale ciężko przejść. O, tego też szukałam. Łańcuszki na okulary. Jaka cena? 3 za 180 batów. A, no dobra. W takim razie wezmę mamie, Monice i sobie. A dziękuję ci bardzo. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Co to są mistrzowie? Ciasno na milimetry. Zmieści się. Tak, słucham. Tryneczka poproszę. Ale mamy taksówkę, spójrzcie. Siedzimy wszyscy w szóstkę. Tu jeszcze jest jedno siedzenie. I tu jeszcze z tyłu są trzy siedzenia, czyli dla 10 osób. A naprawdę tanioszka. Ile wyszło? 200 batów. Na buddę jedziemy z Chinatown, więc super. Teraz przyjechaliśmy zobaczyć dużą budę. Z daleka robi wrażenie, zobaczymy ją z bliska. Oj, ten mój głos dzisiaj znika i powraca. Byłam w aptece, pani powiedziała, żebym piła dużo cytryny i miodu. Mamy do zobaczenia pagodę, budę i jeszcze salę medytacyjną. Zaczynamy zwiedzać. Przy wejściu trzeba zostawić buty. Także zostawiam moją biedronkę, mam nadzieję, że nikt jej nie weźmie. Można kupić gotowe podarunki dla mnichów. Akcja ratunkowa żółwia. Żółw przewrócił się na skorupę. No i nijak go nie odwrócić się nie da. O, jest, 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 jest! Jest, jest! O! O! Brawo! Udało się. Idzie, idziesz maluszku w dobrą stronę. Super! Dawaj do przodu. Tego nie jest. O, schował się. Nie, dawaj, dawaj. Ale zasuwa, ja się nie dziwię, że u nas w domu uciekł raz żółw. Jest coraz bliżej, kolego. Dobrze idziesz, widzisz, super. Uda ci się. Wow. Dobrze mu idzie. Pięknie, koleżko. No jednak kolega postanowił zawrócić. Nie w tę stronę to miało iść. Tam miał wrócić do wody. Ale atrakcja te żółwie. I chyba staruszek.
Znalazłam swoje biedronki, co prawda trochę rozwalone, ale są. Płyta, który ma 40 metrów szerokości i 57 metrów wysokości. Jest faktycznie przeogromny. Przed wejściem wszyscy dostają woreczki i pakują buty do środka i muszą je ze sobą zabrać. Ulala! Ładny! W zwiedzaniu Polski przyszliśmy do 7-Eleven. Standardowo. Podnieliśmy, więc standardowo też wlatuje zupka. Trochę chemii. Trochę. Bierzemy też chipsy, jakieś przekąski i lecimy na do parku. Do parku trochę poleżeć, odpocząć. Uwaga, co z tego będzie? Jestem ciekawa. Jak ta akcja się powiedzie? Raz, dwa. Dostać drugą butelkę od razu, mocno dzisiaj. Uwaga, uwaga! Drugą od razu. Uwaga, uwaga! Uuu, pięknie! O! Przejechaliśmy teraz do parku Lumpini. Słyszeliśmy, że jest to bardzo ładny park. No i powiem wam, zwierzęta robią tu robotę. Jest dużo kotów, dużo ptaków. I co jeszcze? Co jeszcze widzieliśmy? No, jakichś takich różnych w ogóle zwierząt, więc fajnie się przejść, jak się ma więcej czasu. Ale piękny ptak. No zamknęli, nie chcą. A tutaj co? Nie chcą wpuścić do środka. Cześć kotek. Cześć kotulka. Jaki ty piękny jesteś. Cześć. Jest i kolejny kotek. Jak widać, dokarmiane są tutaj w tym parku. Sporo też starszych tajów uprawia tutaj sport. Idziemy szukać waranów. O, tutaj co jest? Nie, to chyba tylko karpie. Ale wielka godzilla. Jocie. Takiej to jeszcze nie widziałam ani razu. Wow, co za okaz. Wchodzi teraz do wody. Jacie, a tam są inne. Ja tu gadu, zajęłam się jednym, a za mną drugi poluje. Jeden, dwa, trzy, o, cztery. Ale te inne już troszeczkę mniejsze. O, tamta jedna zanurkowała. A pięć ich jest. O, co tu się stało? Ta też coś nurkuje. O, coś mają, coś chyba mają. Co to za podchody tutaj? Gdybyśmy mieli więcej czasu, to można by było spędzić tu pół dnia albo i dłużej. Piękne palmy, dużo przestrzeni, fajnie. Można też tu wypożyczyć łabędzia albo jakąś inną kaczkę, które tam pływają. Popływać po tym stawiku. Mamy i gołębie, mamy boczka. Uej. I piękne widoki. O. Ruszamy dalej. Chevrolet tym razem podjechał. No Bangkok bez tej ulicy, no nie mógł się odbyć, także idziemy. Jesteśmy jednak za wcześnie. Znaczy, że jeśli chcielibyście tu przyjechać, to nie wcześniej niż o 20. Yeah, la la la!
Wow! Z Bangkoku takie imieniny? Ciotka, a to, żeby po tej Tajlandii ci się lepiej zrobiło z maseczką na twarzy. Dawaj! No samochód poczeka! Z ostatniej nocy w Bangkoku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Monika. Happy birthday to you. Woo! Całe 7-Eleven śpiewał. Już jest ostatni dzień, jak Maryki rodzinka przyjechała do nas. No i my postanowiliśmy, że się spakujemy w dwa plecaki małe, a duży odeślemy do Polski. Ale zobaczcie, jak nam to idzie. Maryka, jak myślisz, ile nam to zajdzie? Nie wiem. Nie wiem. Ja sobie załamę na pomysł. Co to jest? Wiecie, ale to nic. Ale to jeszcze nie wszystko. Tam jest jeszcze cały plecak. I tutaj więcej niż połowa. No, rozpakowujemy to i jak... Wszystko wyciągamy i przepakowujemy się na nowo. Jakby święta były. Wyciągamy i nie wiemy, co mamy. Paczki, cały czas paczki. Paczka, w paczce paczka. Paczce można za darmo się obciąć. No, a może coś im wrzucić do skrzyneczki. A jak widać, chętnych nie brakuje. Klapek rozwalony. Lecie w Bangkoku było baja bongo, baja bongo. Baja bongo, e bongo baja. No aż trzeba klapki strzywać. Ale pan tu zrobi to za 20 batów. Po drugiej stronie pan robi laczki inne. O, jak pięknie. Nie gotowe, no. Wszystko znowu tutaj, podobnie jak w innych. Fajnie, tam pani też robi laczki. Fajnie, fajnie. A tu można oddać rzeczy do szycia, uszycia. Laczek podszyty, sklejony z obydwu stron. Pięknie, 20 laczek batów. Jest tak zrobiony, że prawy jest do wyrzucenia. Może 23 kilo, ale zapakowany. Dobre. A ile? Jeszcze nie wiadomo ceny. Jak widzicie, po Marcina minie nie tania impreza. 400 zł. Ponad 400 zł. Przez cały urlop my tu... O matko. Gdyby było, one co? One wyglądają, jakbyś je sam przygotował. Ja cię. Świetne są, co? Świetne, a my z nich w ogóle nie skorzystaliśmy. Tomek! Jak to się stało? Ja wiem dlaczego, bo on wiedział, że nikt z takich napastków nie pije. Ja wiem, że mam z profeską do czynienia.
kochana mamo, kochany tato, droga Moniko i drogi Tomku. Dziękuję za te 10 wspaniałych, niesamowitych, niepowtarzalnych dni. To była najlepsza niespodzianka urodzinowa, jaką kiedykolwiek miałam i na pewno zapamiętam ją do końca życia. Dziękuję za wasz przyjazd, za wasze uśmiechy, za wasze poczucie humoru, za wszystkie tańce, za prezenty, za to, że po prostu byliście, za to, że mogłam wam pokazać kawałek mojej podróży, mojego życia, no i oczywiście mojej ukochanej Tajlandii. Dziękuję również temu, że stoję Jakobi za kamerą, bez którego ta niespodzianka w ogóle by się nie udała. Podziwiam go, jak on to wszystko zorganizował i jak udało mu się utrzymać to wszystko w tajemnicy przede mną. Także bardzo, bardzo dziękuję. Także kocham was wszystkich. Moi drodzy telewidzowie, po 10 dniach urlopu wracamy do naszej podróży dookoła świata. Dziękujemy za 4200 subskrypcji. To już jest mnóstwo. Dziękujemy za wszystkie komentarze i udostępnienia. Jest nam bardzo, bardzo miło. Pozdrawiamy już z Laosu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.